Internet, cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępstwa. Nazywam się Jenny Martin i jestem dyrektorem działu cyberbezpieczeństwa w Symantecu. Cyberprzestępczość powoduje wielkie problemy osobiste, finansowe, a nawet w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. W ciągu ostatnich kilku lat skradziono setki milionów numerów kart kredytowych. Dziesiątki milionów numerów ubezpieczenia społecznego i danych medycznych zostało bezprawnie ujawnionych. Hakerzy włamywali się nawet do elektrowni jądrowych i porywali drony. Przestępcy wykorzystują słabe strony sprzętu i oprogramowania, a częściej niezamierzone decyzje użytkowników. Czyli was. Cyberprzestępcy są różni i działają z różnych pobudek. To może być każdy, od międzynarodowego terrorysty po buńczucznego nastolatka. Największe kraje mają nie tylko wojsko tradycyjne, ale też doskonale uzbrojoną cyberarmię. Może w następnej wojnie światowej nie będzie się używać tradycyjnej broni, lecz komputerów, by sparaliżować sieć wodociągową i energetyczną, a także system transportu. Mam na imię Parisa i jestem księżniczką bezpieczeństwa w Google. Pracuję nad różnymi produktami. Staramy się, by nasze oprogramowanie było jak najlepiej zabezpieczone. Poznamy mechanizmy cyberprzestępstw. Dowiemy się o wirusach, atakach typu odmowa usługi oraz o phishingu. W biologii wirus to organizm, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową lub poprzez kontakt fizyczny. Wirus zakaża komórkę, wprowadzając swój materiał genetyczny. Wykorzystuje tę komórkę do replikacji. W efekcie człowiek choruje i zaraża innych. Wirus komputerowy działa podobnie. To program wykonywalny, który zostaje zainstalowany w komputerze, zwykle w sposób niezamierzony przez użytkownika, i szkodzi temu komputerowi. Potrafi przenosić się na inne komputery. Jak wirus dostaje się do komputera? Hakerzy mają kilka sposobów infekowania sprzętu. Mogą nakłonić ofiarę do zainstalowania programu, oszukując ją co do celu. Na przykład wiele wirusów udaje aktualizacje związane z bezpieczeństwem. Jeśli oprogramowanie waszego komputera ma słaby punkt, to wirus zainstaluje się sam, nie potrzebując waszej zgody. Już w komputerze wirus może ukraść lub skasować każdy plik, opanować inne programy, a nawet pozwolić, by ktoś inny zdalnie kontrolował wasze urządzenie. Używając wirusów, hakerzy mogą opanować miliony komputerów na całym świecie i wykorzystać je jako armię cyfrową, znaną też jako botnet, do atakowania i niszczenia stron internetowych. Ten rodzaj ataku nazywa się rozproszoną odmową usługi. To wtedy, gdy hakerzy przytłaczają stronę internetową zbyt licznymi żądaniami. Rozproszona odmowa usługi następuje wtedy, gdy atak jest prowadzony przez wiele komputerów jednocześnie. Większość stron może spełniać miliony żądań dziennie, jeśli jednak uderzycie w nie miliardami lub bilionami żądań z różnych miejsc, to z przeładowania przestaną reagować. Inna często używana sztuczka to wysyłanie dużej ilości spamu. Tak skłaniają użytkowników do podawania informacji osobistych. Nazywamy to phishingiem. Dostajecie mail z pozornie wiarygodnego źródła, proszący, żebyście zalogowali się na swoje konto. Po kliknięciu zostaniecie przeniesieni na fałszywą stronę. Gdy się zalogujecie, oszust wejdzie w posiadanie waszego hasła i może użyć waszych danych logowania, by zyskać dostęp do waszych prawdziwych kont i kraść informacje, a nawet pieniądze. Liczne firmy i instytucje, również rządowe, pracują nad zabezpieczeniami internetu. Niestety, to jeszcze za mało. Myślicie, że problemem są słabe zabezpieczenia lub wadliwe oprogramowanie komputera? W 90% przypadków system zostaje zhakowany wskutek błędu człowieka, czyli znowu was. Możemy podjąć pewne kroki, by się chronić. Często wasze działania pozwalają zabezpieczyć nie tylko wasz komputer z danymi, ale też komputery w szkole, biurze i w domu. Stawką są miliardy, może biliony dolarów. Cyberprzestępcy z każdym rokiem stają się sprytniejsi. My musimy za nimi nadążać.